pozwólcie podzielić z wami świadectwem, nim przejdę do tematu. Otóż kiedy, a jest to związane też z wami, jest to związane z trochę wcześniejszymi latami, do których też się odwołam dzisiaj trochę. Niedawno do naszego zboru zawitała młoda rodzina, młode małżeństwo z malutkim dzieckiem, roczną dziewczynką. Pojawili się po raz pierwszy 24 stycznia. Po prostu weszli i przyszli na nabożeństwo. I my mamy dwa, tak jak i wy, i oni przyszli na drugie, nie byli zapisani w ogóle na listę, a więc przyszli i zaczęliśmy z nimi rozmawiać. Mówią, że pochodzą, że mieszkają w Godowie, to jest taka wioska obok Jastrzębia, i że od 2 lat się wybierali do kościoła, aby posłuchać na żywo Ewangelii Jezusa Chrystusa. Bardzo się ucieszyliśmy. Zapytała mnie żona, ta dziewczyna, młoda kobieta, jakby mogła się kontaktować, by się zapisywać na nabożeństwa. Powiedziałem w najprostszy sposób, przez Facebooka, teraz wszyscy działają przez Facebooka, a więc przyjąłem ją jako znajomą do Facebooka i zaczęliśmy korespondować. Zaczęła pisać trochę o sobie. I pewnego dnia napisała mi, że pochodzi z Chybia, że w Chybiu się urodziła i tam jest jej rodzinny dom. Tam jest jej rodzinny dom. Bardzo mnie to zaintrygowało. A więc napisałem do niej, że ja pochodzę z Pierścica. I Zaborze i Chybie znam bardzo dobrze i są mi bliskie. I wtedy ona odpisała mi SMS-a, napisała takie słowa. Tak, mój dom rodzinny jest w Chybiu, więc Pierściec to moje tereny. Tak mi napisała. Później pisze Marek, czyli jej mąż, już nas zapisał na 11. Dziękujemy za to, że możemy uczestniczyć w waszym zborze. Na pierwszym spotkaniu z tobą, pastorze, powiedziałam, że jestem pierwszy raz w kościele zielonoświątkowym. Ale okazuje się, że już byłam. 30 lat temu. Moja mama była wtedy ze mną w ciąży. I trafiłam z nią w jej łonie jednorazowo na nabożeństwo organizowane przez Kościół Zielonoświątkowy w Skoczowie. Nie dociekam i nie dociekłem jeszcze, jakie to było nabożeństwo. Było jakieś nabożeństwo w Skoczowie 30 lat temu. Ktoś go organizował. Myślę, że Betel, bo tam była prężna działalność zboru Betel. I tam w Skoczowie zostałam pobłogosławiona przez jakiegoś pastora, kiedy byłam w łonie mojej matki. I cały zbór, wielu ludzi wierzących, modliło się o szczęśliwy poród, rozwiązanie i o moje dalsze, później szczęśliwe życie. Kilka dni temu mama opowiedziała mi tą historię. I teraz po 30 latach powróciłam. Bóg się o mnie upomniał. Uważam, że to jest coś niesamowitego. Ja się tym ekscytuję. Dla mnie takie świadectwa to są ewidentne Boże działania. To nie są dzieła przypadku. To jest Boże działanie. Przyprowadzili już następnych ludzi do kościoła. Są bardzo pozytywnie nakręceni na Ewangelię i chcą się rozwijać duchowo. I to jest piękne. Popatrzcie, jaki możemy mieć wpływ i po wielu latach możemy zbierać tego owoce. To były 30 lat temu, to były lata 90. Początek lat 90. A więc zobaczcie, jak dawno, a dzisiaj jest tego owoc. Coś pięknego. Bóg jest niesamowity. Dlatego kocham Kościół, zawsze mnie fascynuje i cały czas Pan Bóg zaskakuje, jeśli żyjemy z Nim w takich bliskich relacjach. Jesteście podekscytowani tym? Czy jesteście zmęczeni trochę Kościołem już?
i tym chodzeniem, i tym śpiewaniem, i tym słuchaniem kazań, i tym modleniem się, i tak dalej, i tak dalej. Kościół jest czymś najbardziej ekscytującym na świecie. Ja będę próbował dziś rozkręcić wasz entuzjazm. Zostałem zaproszony, aby mówić o Duchu Świętym. Lubię ten temat, kocham ten temat, ale powiem wam, do jakich wniosków dochodzę i wynika to z mojej obserwacji, z moich praktycznych też spotkań, które mam z zborami obecnie, a mam dużo spotkań. Czasami wydaje mi się, że mamy przesyt wiedzy. Podkreślę jeszcze raz, przesyt wiedzy. Tyle wiemy, tyle już słyszeliśmy, tyle już przeczytaliśmy, że tak to odbieram, takie mam odczucie. Czuję, jakbyśmy byli uodpornieni na ten temat. I przestaje być już skuteczne to, co mówimy. To tak jak z antybiotykiem. Zażywasz go i nagle przestaje działać, bo organizm się uodpornił. Słyszeliście taką diagnozę lekarską? Nie, ten antybiotyk już nie mogę ci dać, bo już go brałeś i organizm się uodpornił. Trzeba zmienić antybiotyk, aby był skuteczny. Bo kiedy weźmiesz ten, to już nie ma skutku działania. Nie pomaga. Czasami tak to odbieram. Podajesz antidotum na słabości człowieka, kościoła, a on nie daje oczekiwanych skutków. Ale kościele, prawda jest taka. Jak samochód potrzebuje paliwa, aby jechać, jak żarówka potrzebuje energii, aby świecić, tak jak żaglowiec potrzebuje wiatru, aby płynąć, a kominek w moim domu, aby grzać, potrzebuje ognia, tak człowiek, kościół, aby wykonać Boże cele, aby chodzić w Bożej mocy i namaszczeniu, potrzebuje Ducha Świętego. Bezustannie potrzebuje Ducha Świętego. Niekoniecznie nowych form, niekoniecznie nowych trendów, nowych metod, nowego stylu prowadzenia Kościoła. To jest wszystko fajne, ważne na współczesne czasy, ale ponad wszystko potrzebujemy Ducha Świętego. Niedawno wraz z moją żoną obejrzeliśmy sobie wideo z dawnych lat. Mamy to zrzucone na płyty CD, teraz by to trzeba było przerzucić na YouTube, bo za niedługo i te płyty CD nie będzie na czym odtwarzać. I oglądaliśmy nabożeństwo zboru Betel w Ustroniu z 1987 roku. W tej sali. Ciebie jeszcze nie było. No tak widzę, że nie mogłaś wtedy być. 1987 rok. Tu nie szło włożyć palca w tej sali, na tym wideo. Prawda, Gosiu? Było tak napchane ludzi. I było uwielbienie. I mam nagrane uwielbienie. Kiedy śpiewane były pieśni, ten kościół aż podnosił sufit. A kiedy przestały dziewczyny, które śpiewały i zespół przestawał prowadzić pieśń, refren, to cały kościół śpiewał w duchu. Śpiewał w językach. Podnosił swoje ręce. Kiedy kamera przemierza po sali, wszyscy wielbią Boga, śpiewają w językach, oddają Bogu chwałę. Pomyślałem sobie, gdzie my dziś jesteśmy? Gdzie dzisiaj są nasze zielonoświątkowe zbory? Gdzie my dziś zaszliśmy? Jak wyglądają nasze nabożeństwa?
Jak milkną pieśni, jest, że po zborach wszędzie to samo. Wszędzie powielony ten sam temat. Milkną piosenki, milkną refreny, milknie kościół, jakby makiem zasiał. Nikt się nie modli. Nikt nie śpiewa w duchu. Nikt nie wznosi okrzyków radości. Tydzień temu usługiwałem w Skoczowie. We wtorek prowadził nabożeństwo Wiesiu Duchniak. Znacie takiego? Czy wiecie, że on został kolejnym pastorem, który wyszedł ze zboru Betel z Ustronia? Miałem przywilej jego wprowadzić w urząd pastorski, a on był moim liderem młodzieżowym. To jest niesamowite. I Wiesiu Duchniak prowadził nabożeństwo i mówi: Kościele, wielbimy Boga głośno. Głośno wielbimy Boga, śpiewajmy w językach, śpiewajmy w duchu, oddawajmy Mu chwałę, taka jaka się Jemu należy. Pozwólmy Duchowi Świętemu, aby uwielbił Jezusa. To jest ta stara, zielonoświątkowa szkoła, do której uważam, może ktoś nazwie mnie staromodnym, cofniętym w czasie, nie w temacie współczesności, niech sobie mówią, co chcą. Ja pragnę obecności Ducha Świętego. Ja pragnę, aby Duch Święty na nowo rozpalił Kościół, abyśmy weszli w atmosferę uwielbienia i podnosili sufity naszych zborów. Uwielbiając Jezusa, śpiewając w duchu, oddając Mu chwałę, bo tak być powinno. I widzę, pastor to już wspomniał, uprzedził mnie trochę. Widzę, że zamiast słuchać kolejnego nauczania, potrzebujemy pragnienia. Potrzebujemy pragnienia. Muszę być spragniony, głodny, zdesperowany, pozytywnie nakręcony na Ducha Świętego, aby przeżyć Jego nawiedzenie. Przeżyć Jego nawiedzenie. Przeżyć Jego świeży dotyk, doświadczyć tego Bożego ognia, który wypełni moje wnętrze, który poruszy moje serce. I cytowany fragment z Ewangelii Jana, 7 rozdział od 37 wiersza. Jezus stanął i głośno zawołał. Głośno zawołał. Nie miał mikrofonu, ale głośno zawołał. Jeśli ktoś pragnie, jeśli ktoś pragnie, postawił warunek. Potrzebuje ludzi, którzy są spragnieni. Potrzebuje kościoła, który jest spragniony. Potrzebuje serca, które pragnie. Mówi dalej, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak głosi Pismo, z jego wnętrza popłyną rzeki wody żywej. To zaś powiedział o duchu, którego mieli przyjąć ci, którzy w niego uwierzyli. Bo duch bowiem nie stąpił jeszcze na ludzi, gdyż wciąż nie dokonało się uwielbienie Jezusa. Kto pragnie, niech przyjdzie i niech pije. A z jego wnętrza popłyną rzeki wody żywej. O tym właśnie mówił Pan Jezus. Kiedy przychodzimy spragnieni i pijemy, zaczyna wypływać z nas. Zaczyna wypływać z nas chwała dla Boga. Zaczyna wypływać z nas prorocza pieśń. Zaczyna wypływać z nas entuzjazm Ducha Świętego. Zaczyna płynąć modlitwa. Zaczynamy wielbić Pana, śpiewając glosalia, śpiewając w językach, oddając Mu chwałę na Jego cześć. Potrzebujemy pragnienia. Potrzebujemy być spragnieni. Ktoś powiedział, możesz konia przyciągnąć do wodopoju, ale nie zmusisz go do picia. A ja dodam, możesz przyciągnąć chrześcijanina na nabożeństwo do kościoła, ale nie zmusisz go do przeżywania pełni Ducha Świętego. Nie zmusisz go. Żadnym wykładem? Żadną zachętą? To musi wyniknąć od Niego samego. To musi przyjść ode mnie. To ja muszę zapragnąć. Panie, ja pragnę. Chcę. Potrzebuję. Panie, jestem głodny. Jestem spragniony Ciebie.
Potrzebuję świeżego Twojego nawiedzenia. Zrób coś dzisiaj, proszę, z moim życiem. Dotknij mnie, rozpal ten ogień w moim sercu. Chciałbym powiedzieć Wam parę słów na temat przeżywania napełnienia Duchem Świętym. Będziemy mówić o tym i za tydzień, a później spotkamy się w marcu. I chciałbym, aby w marcu było uwieńczenie tych spotkań i będziemy mówili o namaszczeniu. Będziemy się modlić o namaszczenie. Będziemy wylewać oliwę namaszczenia. Będziemy prosić, aby Bóg namaścił nas, aby namaścił swój Kościół, aby sprawił, że nasze życie będzie namaszczone Duchem Świętym. Ale będzie to tylko dla tych, którzy pragną, którzy są spragnieni. Pan Jezus mówi, kto pragnie, niech przyjdzie. Obecność Ducha Świętego w naszym życiu jest źródłem dobra. Chcę Was tym zachęcić. Jest źródłem dobra. Bez tej obecności, nawet w Kościele, psujemy to, co piękne, dobre i wartościowe. Potrzebujemy obecności Ducha Świętego. Zaakcentuję to dzisiaj bardzo mocno, że Pan Jezus postawił wszystko na Ducha Świętego. Nauczał tak wiele, czynił cuda, pokazywał, jak głosić dobrą nowinę, zachęcał swoich uczniów, korygował ich, prowadził ich i uwieńczył to poselstwem, przesłaniem o Duchu Świętym. Przeczytamy o tym za moment. Powiedział im, za nic w służbie powołania się nie bierzcie, póki nie zostaniecie przyobleczeni mocą z wysokości, mocą Ducha Świętego. Psujemy naszym życiem bez mocy od Boga. Nie jesteśmy w stanie wykonać zadań, które Bóg nam dał. Potrzebujemy coś więcej niż silnej woli. Jakże często słyszymy, że jej brak. Potrzebujemy siły Bożej, aby żyć, nie egzystować. Bóg powołał nas, abyśmy żyli, nie egzystowali i przetrwali do końca, aż przyjdzie Pan Jezus. Bóg powołał nas do życia. Potrzebujemy Ducha Świętego, aby wypełniał nas, aby mieszkał w nas, aby nas prowadził. I kilka szczegółów, które chcę zaakcentować. Musimy to pamiętać, że Duch Święty to nie tylko entuzjazm, czy jakieś wewnętrzne przeżycia. Duch Święty to osoba, która jest z nami, która jest ze mną. To ktoś, kto mi towarzyszy od rana do wieczora, od poniedziałku do soboty, do niedzieli, od stycznia do grudnia. Jest to osoba, z którą ja żyję. I ona pomaga mi przeżywać zwycięstwo nieba tutaj na ziemi. Duch Święty. Mam z Nim głębokie relacje. Ktoś powiedział kiedyś, Duch Święty to nie emocje, czy wypracowana ekscytacja, to raczej nawiedzenie z nieba, które przynosi świadomość nieustannej Bożej obecności w moim życiu. Dlatego wiem, że nigdy, przenigdy, nigdy, nigdy, nigdy nie jestem sam. Nigdy. Nie zmagam się sam. Nigdy nie wykonuję zadań zleconych mi przez Pana Boga sam. Ta obecność pochodzi od Niego samego, pokazuje nam Jego naturę i chwałę. I On, wielki Bóg, pragnie powołać pełnię Ducha Świętego w naszym życiu do bytu. Aby zaistniała, aby była. I zrobi wszystko, powstrzyma wszelkie plany naszego przeciwnika, który nie chce dopuścić do tego, aby w życiu człowieka była taka pełnia nieba,
pełnia Bożej obecności. Bo diabeł wie, że kiedy człowiek będzie miał tą pełnię, to dla niego już tam nie będzie żadnego miejsca. Nie będzie miał już do nas dostępu. Kiedy będziemy napełnieni Duchem Świętym. Jego nie można zatrzymać, bo On jest Bogiem najwyższym, suwerennym, ponadnaturalnym. On jest naszym źródłem i On nigdy nie zawiedzie. Nigdy nie zawiedzie. Co jeszcze? Nie możemy zorganizować przeżyć w Duchu Świętym. Żadnym nabożeństwem. Ale możemy tak ustawić nasze żagle, że kiedy Bóg zsyła swój wiatr z nieba, będziemy mogli go w nie złapać. I kiedy powieje na nasze życie, to wtedy zrozumiemy, że wszelkie duchowe przebudzenie przychodzi od Boga. On jest jedynym jego źródłem, treścią, kwintesencją, poręczeniem, pełną autentycznością jego obecności. Bo to on sprawia. Trzecia myśl. Potrzebujemy do dobrego życia coś więcej niż nowonarodzenie. Potrzebujemy coś więcej niż zbawienie i przebaczenie grzechów. To jest bardzo ważne. To jest dzieło Ducha Świętego. Powoduje Duch Święty, że stajemy się nowymi ludźmi. Jesteśmy zbawieni i mamy życie wieczne, przebaczenie grzechów i to jest najpiękniejsze, najgłębsze, cudowne duchowe przeżycie. Sprawia, że spada z nas balast winy, przekleństwa, potępienia, związania mocą zła. To jest dzieło Boże, przepiękne dzieło Boże. Ale Bóg zaplanował coś więcej. Bo zawsze jest więcej. Zaplanował, że wyposaży nas w swoją siłę do dobrego, zwycięskiego życia. Zbawienie daje nam przebaczenie grzechów. Zbawienie przekreśla naszą przeszłość. Zbawienie daje nam nowe życie. Staję się nowym człowiekiem. Stare przeminęło, wszystko staje się nowe. Zapisuje Bóg swoją dłonią moje imię w niebie. I najlepiej by było w tym momencie odejść i spotkać się z Nim w wieczności. Aby nie doświadczać kłopotów, wyzwań, przeszkód, trudności, misji, którą mamy do spełnienia, Bożego planu, Bożych celów. I abyśmy te Boże cele, te Boże plany osiągnęli. Bóg chce wyposażyć swój Kościół, każdego z nas, którzy tworzymy ten Kościół, w Ducha Świętego, który da nam prowadzić dobre, zwycięskie życie. Dobre, zwycięskie życie. Posłał w dzień Pięćdziesiątnicy Ducha Świętego, abyśmy godnie Jego, naszego Boga, naszego Pana, Boga Ojca i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, godnie tutaj reprezentowali na ziemi. Abyśmy Go godnie reprezentowali, będąc Jego fantastycznym świadectwem, mówiącym do życia ludzi, że Jezus mieszka w nas i warto dla Niego żyć. Potrzebujemy do tego Ducha Świętego. Potrzebujemy Jego namaszczenia. Potrzebujemy Jego mocy. Pan Jezus powiedział tak przed swoim odejściem do nieba. Znany nam wszystkim nasz charyzmatyczny, zielonoświątkowy tekst. A otrzymacie moc Ducha Świętego, Dzieje Apostolskie 1:8. Gdy stąpi na was i będziecie opowiadać o mnie innym ludziom i będziecie mi świadkami, najpierw w Jerozolimie i całej Judei, później w Samarii, a potem wyruszycie aż po krańce ziemi. Dam wam Ducha Świętego. Otrzymacie moc Ducha Świętego. I chciałbym postawić takie dwa zagadnienia związane z życiem z Duchem Świętym dzisiaj, trochę do nich się odnieść,
A później poruszę takie trzy fazy, które są bardzo ważne, abyśmy doznali takiego świeżego poruszenia Duchem Świętym w naszym życiu. Po pierwsze, pierwsze zagadnienie ma tło historyczne. I aby wyraźnie i zrozumiale wskazać na biblijny fundament chrztu w Duchu Świętym, bo wiecie, w czym tkwi problem? Ten temat. Chrzest w Duchu Świętym podzielił ewangeliczny Kościół. Chyba żaden temat nie wzbudza tak wiele emocji jak ten. Wiecie, o czym mówię? Chrzest w Duchu Świętym podzielił środowisko ewangelicznych chrześcijan. Podzielił, taka jest prawda. A więc mamy zagadnienie historyczne, do którego musimy się odnieść. I mamy zagadnienie praktyczne, abyśmy wiedzieli, że gdy Duch Święty napełnia człowieka, to daje mu predyspozycję, abyśmy to zrozumieli, że uzdalnia go do życia, które przynosi Bogu chwałę. Do życia, które przynosi Bogu chwałę. Duch Święty sprawia, że tak żyjemy, aby Ojciec w niebie nie musiał się nas wstydzić. Aby Ojciec w niebie był dumny. Największym bólem dla rodziców, dla ojca, dla matki, która kocha swoje dziecko, jest uczucie wstydu z jego powodu. Gdy zawodzi. Gdy postępuje nie tak, jak powinno postępować. A więc po pierwsze, bardzo krótki zarys historyczny, zagadnienie historyczne, znany fragment. Ja bardzo mocno i kurczowo się tego miejsca biblijnego zawsze trzymam. Gdy mówię o chrzcie w Duchu Świętym, gdy mówię o potrzebie napełnienia Duchem Świętym. W Ewangelii Jana w 20 rozdziale czytamy, od 19 rozdziału. Był pierwszy dzień po szabacie. Wiadomo, że pierwszym dniem po szabacie jest niedziela. Jest to pierwszy dzień tygodnia. I uczniowie mieli swoje spotkanie, mieli swoje nabożeństwo, że tak powiem, bardziej żałobne, z taką nutką przygnębienia i smutku, ale spotkali się, pandemii nie było, a oni zaryglowali drzwi. Dzisiaj, gdy odwiedzam kościoły, to we wielu kościołach zamykają drzwi, jak już wszyscy wejdą. Zaryglowali drzwi przed Żydami. I wtedy zjawił się Jezus. Macie ten tekst? Okej. Stanął pośród nich i powiedział: pokój wam. Po tych słowach pokazał im ręce i bok i uczniowie ucieszyli się, że zobaczyli Pana. A Jezus znów im powiedział: pokój wam. Jak mnie posyła Ojciec, tak i ja was posyłam. Następnie tchnął na nich i powiedział: przyjmijcie Ducha Świętego. Czy wiecie, że to wydarzenie miało miejsce przed Pięćdziesiątnicą? Pan Jezus tchnął na nich Ducha Świętego. Greckie słowo mówi, tchnął na nich, jakby zadął flet, jakby dmuchnął w trąbkę. Tchnął na nich i powiedział: przyjmijcie Ducha Świętego. Wow. Przecież to nie jest dzień Pięćdziesiątnicy. Bardzo ciekawe. Okej, wrócimy do tej myśli. Dalej uzupełnia to Ewangelista Łukasz w 24 rozdziale, 48 werset. Mówi do nich: wy jesteście świadkami tego wszystkiego, co się wydarzyło. A oto ja zsyłam na was obietnicę mojego Ojca. I mówi do tych, na których tchnął Ducha Świętego i powiedział: przyjmijcie Ducha Świętego,
Powiedział do nich, wy zaś nie ruszajcie się z miasta, dopóki nie zostaniecie wyposażeni w moc z nieba. Wiecie, to jest naszym zadaniem. Zadaniem pastorów, liderów, tych, którzy głoszą Ewangelię, aby dbać o to, by ludzie ruszając byli wyposażeni w moc z nieba. Wyposażeni w moc Ducha Świętego. I wróćmy do tych faktów. Fakty są takie. Nowy Testament mówi o dwóch różnych sposobach przyjmowania Ducha Świętego. Dwa różne sposoby. Aby te sposoby zdefiniować, opisać, odróżnić od siebie, musimy zrozumieć dwa fakty historyczne opisane w Nowym Testamencie. To jest bardzo ważne dla naszego studium, abyśmy oparli się na prawdzie. Na czym polega problem? Niezrozumienie. Jeden mówi tak. Ja przyjąłem Ducha Świętego, kiedy narodziłem się na nowo i nie mam już nic do przyjmowania. Mamy wielu ewangelicznych chrześcijan, którzy tak wierzą. Że oni narodzili się z Ducha Świętego, przyjęli Ducha Świętego, Duch Święty dał im nowe życie i już mają wszystko. Charyzmatyk powie, nie, nic jeszcze nie przyjęliście. Dopóki nie zostaniecie ochrzczeni w Duchu Świętym i nie zaczniecie mówić nowymi językami, nie macie Ducha Świętego. I gotowi są się nawet na siebie poobrażać. I tak to wygląda w praktyce. I tak to wygląda. A ja powiem tak. Tak jak w większości przypadków, kiedy szczerzy chrześcijanie nie mogą się ze sobą zgodzić co do jakiejś biblijnej zasady, prawda jest taka, że każdy z nich częściowo ma rację. Każdy z nich częściowo ma rację. Zbadajmy tło historyczne. Ilu z was wierzy, że jesteśmy powołani do życia w nowym przymierzu Nowego Testamentu? Nowe przymierze. I że Nowy Testament, czy Nowy Testament jest wypełnieniem Starego Przymierza. W Nowym Testamencie niedziela odgrywa ważną rolę. I tu jest mnóstwo kontrowersji. Gdy zaczniesz pisać o niedzieli, to cię od razu zhejtują. Pewne grona od razu cię postawią pod murem i rozstrzelają cię wersetami biblijnymi. Niedziela odgrywa ważną rolę. Powiem dalej, dwie niedziele. Dwie niedziele, mówię o tle historycznym, odgrywają ogromną rolę. Może najpierw takie myśli. Jaka nastąpiła zmiana? Po pierwsze, zbawienie mamy z łaski, nie poprzez przestrzeganie prawa i zakonu. Musimy to zrozumieć, że nasze zbawienie jest z łaski. List do Galacjan kłania nam się aż do ziemi. Warto go czytać, warto go analizować. Nic nie może, żadne uczynki, które mają pomóc nam w zbawieniu, nie mogą zasłonić nam Chrystusa. Jesteśmy zbawieni z łaski. Boży to dar, grzechy mamy wybaczone. Jesteśmy zbawieni, jesteśmy wolni. Po drugie, mamy dostęp bezpośredni do Boga. Nie przez kapłana, ale osobiście każdy z nas. Każdy z nas ma bezpośredni dostęp do Pana, ma dostęp do Boga. Nie składamy ofiar na odpuszczenie grzechów, ale przyjmujemy jedną ofiarę, ofiarę Jezusa Chrystusa, który stał się ofiarą przebłagania za nasze grzechy. Wskazuje na pewne różnice. Kolejna myśl. Nie szabat, nie sobota, ale dla nas
niedziela, pierwszy dzień tygodnia, który symbolizuje nowy początek, ma ogromne znaczenie. Dlatego dla nas niedziela jest ważnym dniem z powodu dwóch kluczowych wydarzeń, które miały miejsce w niedzielę. Dlatego w tym dniu wielbimy Pana. Dlatego w tym dniu odpoczywamy. Dlatego w tym dniu poświęcamy czas Bogu. O jakich niedzielach mówimy? O dwóch, które mają niezwykłe historyczne znaczenie dla chrześcijan. I teraz powiem odważnie, z miłością, nie jestem zobligowany do przestrzegania zwyczajów żydowskich. Żyję w Nowym Testamencie. Chcę to jasno zasygnalizować. Nie mam nic przeciwko tym zwyczajom. Bardzo je szanuję. Podziwiam, ale nie jestem zobligowany do ich przestrzegania. List do Galacjan kłania się aż do ziemi. Jan 1,17 brzmi tak. Prawo zostało nam bowiem dane przez Mojżesza, a łaska i prawda przyszła do nas przez Jezusa Chrystusa. Pierwsza niedziela to niedziela zmartwychwstania, a druga miała miejsce 7 tygodni później i nazywamy ją niedzielą Pięćdziesiątnicy. Dwie niedziele, które mają dla nas ogromne znaczenie. W czasie obydwu tych niedziel wierzący przeżyli przyjęcie Ducha Świętego. W czasie obydwu tych niedziel. Ale była między tymi przeżyciami różnica. I zrozumienie tego zagadnienia daje nam odpowiedź. Czy przyjąłem Ducha Świętego? Czy jest jeszcze coś do przyjęcia? Z czym wiąże się przyjęcie Ducha Świętego? Pierwsza niedziela to niedziela zmartwychwstania, czyli Ewangelia Jana, 20 rozdział, 19 do 20. Nie będę, czy do 21, później 22, gdzie jest powiedziane, tchnął na nich Ducha Świętego. I oto mamy pierwszy obraz, mamy jasny sygnał. To jest nowotestamentowa inspiracja do nowonarodzenia z Ducha Świętego. Kiedy Jezus tchnął w nich i powiedział, przyjmijcie Ducha Świętego, przyjmijcie święte tchnienie, nastąpiło, tak to rozumie, takie jest moje wewnętrzne przekonanie, którego się trzymam cały czas, od tego momentu narodzili się na nowo z Ducha Świętego, stali się częścią nowostworzenia. Wypełniło się to, co mówił Pan Jezus do Nikodema, że musisz narodzić się z Ducha Świętego. Dzieło krzyża zostało dokonane, zbawienie z łaski zostało uwolnione i Bóg, przywracając życie człowiekowi, dając mu nowe życie, na nowo tchnął Ducha Świętego poprzez Jezusa Chrystusa, aby stał się człowiek istotą żywą, nowym stworzeniem. Kiedy wrócimy do tematu stworzenia, gdy Bóg uformował ciało z gliny, a później tchnął w nie dech życia i człowiek stał się żyjącą duszą, mamy ten obraz. Do niego wracamy w Nowym Testamencie. I nowo stworzenie przebiega według tego samego wzoru. Nie ma już ogrodu Eden, ale człowiek, który jest martwy z powodu grzechów swoich, i oto jest zmartwychwstały Jezus, który wyszedł z grobu po to, aby zwyciężyć śmierć i dać życie, tchnął w swoich uczniów życie, które jest życiem zwycięskim. Jest to życie, które pokonało śmierć, grzech, szatana i grób. Jest to tchnienie Ducha Świętego. I każdy, kto chce stać się nowym człowiekiem, kto chce powiedzieć, narodziłem się na nowo, musi przeżyć takie osobiste spotkanie z Duchem Świętym. Kto to przeżył, staje się nowym człowiekiem. Osobiście wierzę, że jest to wzór dla każdego, kto chce wejść
w nowotestamentowe zbawienie. Nie ma innej drogi. Nie mogę stać się zbawionym człowiekiem przez zapis do kościoła, który mi się podoba. Nie mogę stać się nowonarodzonym człowiekiem, bo poprawiłem trochę swoje życie i zmieniłem swój wizerunek. I teraz lepiej się zachowuję. Nie mogę stać się nowonarodzonym człowiekiem poprzez to, że przestudiowałem jakieś teologiczne tematy i nagle mam ogromną wiedzę i mogę się nią pochwalić. Muszę narodzić się z Ducha Świętego. To zmienia wszystko. Człowiek narodzony z Ducha Świętego staje się nowym stworzeniem. Stare przemija, wszystko staje się nowe. Wydaje mi się, nie chcę być sędzią, niech mnie Bóg zachowa, że dziś mamy zbyt wielu chrześcijan, którzy tak naprawdę tego nie przeżyli. Dlatego mamy pełno kłopotów. Wierzę, że Duch Święty ma wystarczającą moc, aby dać nam nowe życie. Wiem, że nie ma szablonów, wiem, że nie powielamy przeżyć, ale wiem jedno, że każdy, kto zetknął się z Bożą mocą nowonarodzenia, staje się nowym człowiekiem. Tak to przeżyłem. Dzisiaj mam problem, aby zrozumieć ludzi, którzy mówią, narodziłem się na nowo, ale ciągle robię to, co robiłem. Tak naprawdę nic, bracie, nie uległo zmianie, nie mogę sobie poradzić. Tak jak popijał, tak popija dalej, tak jak palił, pali dalej. Tak jak zachowywał się źle, niepoprawnie zachowuje się dalej. Coś jest nie tak z tym nowym życiem. Biblia mówi wyraźnie, kto jest nowym stworzeniem, staje się nowym człowiekiem. Stare mija, przychodzi nowe. Nowe stworzenie to jestem ja. Śpiewamy to w piosenkach. Ale to nie jest tylko treść piosenki. To jest sedno naszego nowego życia. Ludzie w Starym Testamencie byli zbawieni nie poprzez nowonarodzenie, i to dotyczy uczniów, aż do momentu zjawienia się Jezusa w izbie zaryglowanej. Ale przez wiarę w ofiarę, która nie była jeszcze dokonana. Pan Jezus im to głosił, prorocy to głosili. Oni w to uwierzyli. I byli zbawiani poprzez wiarę w ofiarę, która nie była jeszcze dokonana. Ich wiara oparta była na proroctwach, spoglądali w przyszłość ku czemuś niedokonanemu. W Nowym Testamencie jesteśmy zbawieni przez wiarę w ofiarę Jezusa Chrystusa na krzyżu, która już się dokonała. Patrzymy na dzieło dokonane. I Duch Święty wzbudza Chrystusa z martwych, ożywia nas. Duch Święty, który wzbudził Jezusa Chrystusa z martwych, ożywia nas do nowego życia. I nasze nowonarodzenie jest działaniem Ducha Świętego. To jest ta pierwsza historyczna niedziela, w którą świętujemy zwycięstwo życia Jezusa. A druga niedziela to pięćdziesiątnica. 7 tygodni później. O niej mówił Pan Jezus w Ewangelii Łukasza. Czytaliśmy 24 rozdział, 48 i 49 werset. 7 tygodni później. Współcześnie mówimy, gdy nadszedł Dzień Zielonych Świąt. Literalnie mówi się pięćdziesiątnica, dzień pięćdziesiąty. A gdy nadszedł dzień pięćdziesiątnicy, byli wszyscy razem w jednym miejscu. I nagle od strony nieba dał się słyszeć szum. Był jak uderzenie potężnego wiatru. Byli tam ci, którzy spotkali się z Jezusem w zaryglowanej izbie. Byli tam ci, na których tchnął Pan Jezus Ducha Świętego. Byli tam razem wszyscy na jednym miejscu. Czekali na wypełnienie obietnicy. I dom, w którym byli zgromadzeni, zebrani, napełnił się powiewem wiatru. Czytamy, że powiał wiatr i zobaczyli języki ognia, które rozdzieliły się i spoczęły na każdym z nich. 4 werset 2 rozdziału Dziejów Apostolskich mówi nam, że zostali napełnieni Duchem Świętym. Zaczęli mówić innymi językami, stosownie do tego, jak Duch Święty im umożliwiał. I na koniec chciałbym poruszyć te fazy, bo one są bardzo ważne.
Faza pierwsza. Gdy jestem nowonarodzonym człowiekiem i dochodzę do zrozumienia, że potrzebuję napełnienia Duchem Świętym. Powiemy coś więcej na ten temat, gdy będziemy może mówić za tydzień trochę o darach duchowych, jak bardzo są ważne i potrzebne Kościołowi, jak bardzo potrzebujemy daru prorokowania, jak bardzo potrzebujemy słowa wiedzy, słowa mądrości, jak bardzo potrzebujemy duchowego prowadzenia w naszym duszpasterstwie, objawienia duchowego, jak bardzo potrzebujemy wiary, jak bardzo potrzebujemy czynić cuda, jak bardzo potrzebujemy mówić językami, mieć tłumaczenie tych języków. Czy wiecie, że pomału w kręgach charyzmatycznych naszego ruchu zielonoświątkowego to zanika? Niestety tego nie ma. Jeżdżę tu, jeżdżę tam, staję tam, głoszę tu i tam. Nie ma. Nie ma nawet śpiewu w duchu. Nie ma nawet języków. Nie ma nawet tłumaczeń. Nie ma proroctw. Nie ma czasu dla Ducha Świętego. Wszystko jest zaprogramowane. Wszystko jest jakby wpisane w system. Wszystko jest przewidywalne. Wiesz, co będzie na tym nabożeństwie. Wiesz, jak się zacznie. Wiesz, co będzie w środku i wiesz, jak się skończy. Tydzień po tygodniu. Wciąż tak samo. I nie mówmy, że nie mamy naszej liturgii. Mamy liturgię i to straszną. Wszystko w punktach wyliczone. Stajemy się uformowani tradycyjnie Kościołem. Potrzebujemy świeżego tchnienia. Kościół zielonoświątkowy potrzebuje ożywienia. Kościół zielonoświątkowy potrzebuje nowego powiewu Ducha Świętego. Jaką cenę przyjdzie za to zapłacić, nieważne, ale trzeba podjąć wyzwanie, zacząć bić na alarm, wołać, głosić, mówić, zachęcać, inspirować. To jest nasze zadanie. Pan Jezus, który chrzci Duchem Świętym, musi być obecny na naszych nabożeństwach. Nie chcemy takiego Jezusa. Współcześnie to nie działa. Niech On tylko tak delikatnie zbawia, nie robi zbyt wielkiego zamieszania. Ale Pan Jezus gdziekolwiek się pojawił, robił zamieszanie. To miejsce już nie było takie samo. Potrzebujemy. Faza numer jeden. Duch Święty stąpił jak potężny wiatr i wypełnił cały dom, w którym przebywali. Tego potrzebujemy w naszych domach. Jeśli zbór Betel jest Twoim domem, to ten dom potrzebuje potężnego wiatru, który będzie wypełniał ten dom, w którym przebywacie. Wiatr Bożego Ducha. I pamiętajcie, to z nauki katechumenów, którzy do chrztu przystępują, że słowo chrzcić, baptizo, oznacza zanurzać, zatapiać. Dlatego wierzymy w chrzest przez zanurzenie, nie pokropienie. I to samo słowo chrzcić w Duchu Świętym jest użyte w kontekście wylania Ducha Świętego. Baptizo. Baptizo. A więc faza pierwsza to jest zanurzenie, zatopienie. To jest fakt językowy. Każdy chrzest musi być przez zanurzenie. Chrzest w wodzie jest przez zanurzenie w wodzie, a chrzest w Duchu Świętym jest przez zanurzenie w Duchu Świętym. Baptizo. W chrzcie wodnym chrzciciel zanurza w wodzie. Wchodzimy do niej i wychodzimy z niej. Chrzest w Duchu Świętym wstępuje na nas skóry, zanurza nas w sobie. Pierwsza faza to zanurzenie. Można to porównać do wchodzenia do basenu oraz do wchodzenia pod wodospad. Chrzest w wodzie symbolizuje wejście do basenu, zanurzenie się w nim. Chrzest w Duchu Świętym wejście pod wodospad. Obydwa przypadki to zanurzenie. Każdy z uczniów Jezusa, który był w pokoju na górze, w jednej chwili został zanurzony w taki sam sposób w Duchu Świętym, który stąpił z góry. Miało miejsce zanurzenie. Mówi się potocznie wylanie Ducha Świętego. Zanurzenie w Duchu Świętym. Ale zanurzenie to jest pierwsza faza. Druga faza to jest napełnienie. A więc zanurzony zostaje napełniony.
do wnętrza każdego z nich wszedł, wpłynął Duch Święty. Zostali napełnieni nim całkowicie. Gdyby to opisać, pamiętam świętej pamięci Michał Chydzik, często używał tego obrazu, gdy nauczał nas, młodych, o chrzcie w Duchu Świętym, mówił to tak jak z otwartą butelką, podstawioną pod płynący z góry strumień wody albo zanurzoną w wodzie. I kiedy zanurzasz pustą butelkę w wodzie i napełniasz ją, to gdy już jest pełna, ta butelka całkowicie napełniona po brzegi zaczyna wydawać dźwięki. Bul, 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 bul. Słyszeliście? Kiedyś? Pastor Chydzik w prosty sposób głosił nam i myśmy przeżywali masowo chrzest w Duchu Świętym. Także gdy Duch Święty zstąpił, pamiętam na młodzieżowym, które właśnie prowadził wspomniany Wiesław Duchniak tam nad stawem, gdzie było nas 60 osób młodych ludzi, modliliśmy się. Wiesiu mówi, jeśli chcesz być napełniony Duchem Świętym, to teraz tu Pan jest obecny i chrzci Duchem Świętym. Zacznij otwierać się na Ducha Świętego. I tak Bóg chrzcił Duchem Świętym, że ja jadąc aż do Pierzca nie mogłem przestać mówić nowymi językami. Była w tym niesamowita ekscytacja. Czuło się gęsią skórę na plecach. Była Boża obecność. A więc nie tylko się zanurzamy, ale zostajemy napełnieni. I ta faza trzecia to jest przepełnienie, czyli wylanie się na zewnątrz. O tym mówił Pan Jezus, kiedy ktoś przyjdzie i napije się z Jego wnętrza, z Jego środka, popłyną strumienie rzeki wody żywej. Innymi słowy mówiąc, jeśli moje wnętrze zostaje napełnione, to Bóg to czyni w taki sposób, że zawsze wylewa się na zewnątrz. Wylewa się na zewnątrz. On nie chce, abym to zamknął i zakorkował sobie. I przyszedł na następne nabożeństwo, jakby nic się nie wydarzyło. Wiecie, kiedy Duch Święty zstąpił w Dziejach Apostolskich, wywrócili Jerozolimę do góry nogami. To już nie byli tacy sami ludzie. Na nic były groźby, na nic było zastraszanie. Po prostu szli jak torpeda. Szli jak petarda. Głosili Ewangelię. Ochrzcili 5 tysięcy, później 3 tysiące. Po prostu działy się rzeczy, które przechodziły ludzkie wyobrażenie. Skutkiem między innymi były strumienie modlitwy, chwały w nowych językach. Tak jak Duch ich uzdalniał. I te same przeżycia towarzyszą do dzisiaj wszystkim, którzy przeżywają napełnienie Duchem Świętym. Zanurzeni z góry, napełnieni do przelewu. Ale teoretycznie możemy zatrzymać się w każdym dowolnym punkcie. Mogli być zanurzeni, ale nie napełnieni. Mogli w pewnym momencie powiedzieć, dobra, już czas skończyć nabożeństwo. Słuchajcie, już dość tutaj byliśmy, Duch Święty stąpił. Coś przeżyliśmy, a więc czas do domu. Kolacja czeka. Oni nie. Oni byli zanurzeni i pozwolili się napełnić. Ale później także pozwolili, aby byli przepełnieni, aby się z nich wylało, aby się wylewało na zewnątrz. Pytam Kościele dzisiaj, dlaczego zadawalać się mniejszym, jak można wziąć pełnię? Jak można wziąć cały pakiet? Prawda? To jest wszystko dla nas. To zależy od mojego pragnienia. Jeśli oni przyjęli to w taki sposób, to dlaczego my nie mielibyśmy przyjąć Ducha Świętego także podobnie dzisiaj? To nie ustało. Moglibyśmy analizować teraz biblijnie, czy ustało, czy nie ustało. Nie, nie ustało. To ciągle jest. Bóg ciągle napełnia Duchem Świętym. Napełnienie
zanurzenie, napełnienie, przelewanie się, przepływ przez nas. Jan 3:34 brzmi tak. Albowiem ten, który posłał, albowiem ten, którego posłał Bóg, głosi Słowa Boże, gdyż Bóg udziela ducha bez limitu, bez miary. To jest to jedno, to samo słowo. Bez ograniczeń, bez miary, bez limitów. Udziela swojego Ducha Świętego. Apostoł Paweł naucza w Efezjan 5:18. Nie upijajcie się winem, bo przy tym łatwo o nieprzyzwoitość. Ale dbajcie o to, aby Duch mógł was stale napełniać. To nowe tłumaczenie bardzo dobitnie oddaje oryginalny tekst. To nie jest jednorazowe przeżycie. My stale potrzebujemy tego napełnienia. Stale. W związku z tym powtarzajcie sobie psalmy, sięgajcie do hymnów i natchnionych pieśni, z całego serca grajcie i śpiewajcie Panu. Dziękujcie zawsze za wszystko. Inne tłumaczenia mówią we wszystkim, Bogu Ojcu, w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ludzie stale napełniający się Duchem Świętym nie potrzebują zespołów do prowadzenia uwielbienia. A to jest dla nas problem. Jaka grupa uwielbiająca będzie uwielbienie prowadzić? Bo ci to potrafią nas nakręcić. A ja się pytam, napełnialiśmy się dzisiaj Duchem Świętym? Aby śpiewać Bogu pieśni, hymny, pieśni natchnione, czyli nowe pieśni? Czy napełniamy się Duchem Świętym, aby stanąć w uwielbieniu dzisiaj, dziękując Bogu za muzyków, bo dzięki Bogu, że oni są i chwała Bogu, że grają i śpiewają, piszą pieśni nowsze, starsze. To nie ma znaczenia. Najważniejsze jest to, czy ja stale napełniam się Duchem Świętym. Bo człowiek, który napełnia się Duchem Świętym, nie kręci nosem, nie marudzi, kiedy nie ma piosenek, które on lubi. Bo to jest skrzywienie Kościoła dzisiaj. Młode pokolenie nie będzie wielbić, bo stare piosenki śpiewają. No jak nie ma ducha, to trzeba mieć nowe piosenki. Starsi mówią, ja nie będę śpiewał tych nowych, bo to się źle śpiewa. Jak jest pełnia ducha, to będziesz w duchu śpiewał. Ja znajdę się w bardzo nowoczesnym kościele, śpiewają nowe piosenki, są dymy, są światła i wielbię Boga jak szalony. Pojadę na wschód, tam pod Białoruś, pojadę na Podlasie, tam śpiewają po rosyjsku hymny, które mają po 30 zwrotek i wielbię Boga jak szalony. Śpiewam sobie w duchu. Nie znam pieśni po rosyjsku, nie umiem, ale śpiewam w językach. I wielbię Pana, bo to jest uzależnione od tego, czy napełniamy się Duchem Świętym. Przychodzę do kościoła, nie zawsze jest nastrój, aby wielbić Boga, ale jeśli jestem pełen Ducha Świętego, we wszystkim będę Mu dziękował i oddawał chwałę. W każdych okolicznościach, bo Bóg jest godzien chwały. Nie za to, co mi się przydarzyło w ubiegłym tygodniu, czy jestem w pełni zdrowy, czy nie. Bóg jest godzien chwały, bo jest Bogiem i należy Mu się wszelka cześć. I będę Mu śpiewał w duchu, będę się radował przed Jego obliczem, bo źródłem mojej radości jest Duch Święty, który mnie inspiruje, abym rozradował się w Panu, Bogu mojego zbawienia. Będę się cieszył, jak mi się będzie dobrze układać i będę radosny, jak będę zdrowy. Świat też tak potrafi. W ogóle nie potrzebują Kościoła. Oni też się potrafią cieszyć i radować, jak są zdrowi i dobrze im w życiu się układa i mają super rodzinkę i nie mają żadnych problemów. Są tak rozanieleni, że jakby byli zielonoświątkowcami. Ale gdy tylko przyjdzie moment trudności, doświadczenia, mają myśli depresyjne, myśli samobójcze.
nie umieją tego udźwignąć. Właśnie tym się różnią ci, którzy należą do Pana, że potrafimy radować się w Bogu naszego zbawienia. Ci, którzy mają pełnię Ducha Świętego, nawet wtedy, gdy idę doliną ciemną, bo wiem, że mój Pan jest ze mną i nie muszę się bać, bo On mnie ochroni. Amen? A więc kończąc powiem tak. Duch Święty, to powiedział Reinhard Bonnke, to nie super narkotyk, to nie lek na uspokojenie czy stymulant. On nie przychodzi, by zapewnić nam emocjonalne doznania. Ale nie ma wątpliwości co do tego, że Jego obecność porusza nasze serca. Mocno porusza. Rozpala. Roznieca. Życie jest trudne, ale Bóg posyła swoją moc do nas w każdej trudnej dla nas sytuacji. Uzdalnia nas właśnie poprzez swojego Ducha, abyśmy wiedli obfite i zwycięskie życie oraz abyśmy byli poprzez to świadectwem dla świata. Aby Kościół był świadectwem dla ludzi z zewnątrz. Potrzebuje atmosfery Ducha Świętego pośród siebie. Aby ci z zewnątrz wchodząc w tą atmosferę poczuli zapach nieba. Jego obecności. Doświadczyli mocy, która przemienia życie. Jest to bardzo ważne. Możemy przygotować program naszego nabożeństwa perfekcyjnie. Wyliczyć wszystko co do minuty i sekundy. Ale jeśli nie będzie tej obecności, nie będzie tej atmosfery Ducha Świętego, to wszystko będzie naszą niedzielną ceremonią, którą przejdziemy, pomodlimy się. Wszystko jest dobre, to nie jest złe. Ale myślę, że my pragniemy czegoś więcej. Pragniemy czegoś więcej. Potrzebujemy czegoś więcej. Potrzebujemy tej atmosfery Ducha Świętego, tego zapachu nieba pośród nas, Bożej obecności, która będzie dotykała ludzi, która będzie ich zmieniać. Ja bardzo tego potrzebuję. I chcę o to się modlić. Chcę modlić się o swoje życie, chcę modlić się o Kościół, któremu służę, chcę modlić się o kościoły w naszym kraju, o Kościół Zielonoświątkowy, o Okręg Południowy, abyśmy mieli takie pragnienie.